W jaki sposób ta kwarantanna będzie przebiegać? Czy to będą specjalne wyznaczone miejsca? Czy państwo będzie zapewniało wtedy zakwaterowanie, wyżywienie? Jak to będzie wyglądało? Jeżeli mogę, będzie przebiegała tak jak każda kwarantanna w tej chwili, czyli osoba przekraczająca granicę będzie wypełniała kartę pobytu, kartę deklarującą miejsce, w którym spędzi kwarantannę. Jeżeli takiego miejsca nie ma lub nie ma możliwości spędzenia tej kwarantanny w swoim domu, wojewodzi mają przeznaczone lokale na kwarantannę i tam ta osoba będzie mogła się udać. 14 dni kwarantanny i domowej lub wyznaczonym do tego miejscu przez wojewodę. Dziękuję bardzo. Proszę następne pytanie. Paulina Kurek, Polskie Radio. Pytanie dotyczące płynu do dezynfekcji, o którym pan premier wspominał. W jaki sposób on będzie, jak będzie wyglądać ta droga dystrybucji, do kogo ten płyn dotrze i gdzie on dotrze? Płyn dotrze w pierwszej kolejności do wszystkich instytucji i urzędów publicznych, tak żeby we wszystkich możliwych miejscach można było sobie dezynfekować ręce lepiej wielokrotnie w ciągu dnia niż za rzadko, bo na szczęście ten wirus przynajmniej ginie właśnie po dezynfekcji, a nawet zwykłym myciu rąk całkiem skutecznie, jak mówią eksperci. W związku z tym bardzo ważne jest, żeby te małe czy większe dozowniki z płynem dezynfekującym pojawiły się w jak największej liczbie miejsc. Dystrybucja dodatkowo odbywać się będzie poprzez stację Orlenu, ponieważ to firma Orlen jest jedną z tych dwóch firm, które przystąpiły w trybie pilnym do przestawienia linii produkcyjnych i do produkcji płynów dezynfekujących. Przy tej okazji warto nadmienić, że staramy się pozyskać różnego rodzaju sprzęty i środki w całym świecie, tam gdzie tylko to jest możliwe do nabycia. Jednak dzisiaj nie ma praktycznie kraju na świecie, który byłby krajem niezagrożonym koronawirusem. Parę dni temu wziąłem udział w wideokonferencji ze wszystkimi premierami i prezydentami, czyli w ramach formatu Rady Europejskiej. Widać wyraźnie, że nasze działania, które wdrażamy, są następnie naśladowane, kopiowane przez innych. Widać również, że pewne braki aprowizacyjne, braki w aparaturze medycznej, braki w podstawowych środkach ochronnych występują w daleko większym wymiarze, również w krajach zachodniej Europy. Warto też podkreślić, że wprawdzie jesteśmy w Unii Europejskiej, ale to kraje zachodniej Europy bardzo szybko wdrożyły zakaz wywozu maseczek, środków ochronnych, kombinezonów ochronnych, fartuchów i wielu innych sprzętów medycznych. Świadczy to o tym, że każde państwo patrzy teraz wyłącznie na swój interes. I ja wprawdzie apeluję bardzo mocno do Unii Europejskiej, żeby dodatkowe środki znalazły się na walkę z koronawirusem, ale widać wyraźnie, że walka z tą pandemią spoczywać będzie na barkach państw członkowskich, państw w ogóle. I dlatego państwo polskie podejmuje takie kroki, tak szybko jak to możliwe, jako jedno z pierwszych w Europie, po to, żeby w maksymalnie możliwym stopniu przerwać ten tak zwany pas transmisyjny koronawirusa i ograniczyć jego rozprzestrzenianie. Ja jeszcze, jeżeli mogę, dodam, że trafią te środki również, oprócz tego, co wspomniał pan premier, do tych, którzy są na pierwszej linii frontu, czyli do lekarzy POZ-u, do szpitali, do przychodni specjalistycznych. Tam też te płyny są potrzebne i dystrybuujemy w tej chwili do tych miejsc, do miejsc i podmiotów publicznych, tak jak pan premier wspomniał, bo tam ludzie się gromadzą, tam ludzie potrzebują ochrony, ale też potrzebują ochrony ci profesjonaliści, ci lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci, diagności, którzy są na pierwszej linii frontu. Dziękuję bardzo. Proszę następne pytanie. Michał Gołębiowski, TVN24. Panie premierze, panowie ministrowie, pytanie o te ograniczenia, które, jak rozumiem, w związku z stanem zagrożenia epidemicznego będą wprowadzone. Jak długo one będą trwały? To znaczy była mowa o granicach, że one będą na 10 dni, przedłużone na 20 i ewentualnie jeszcze na miesiąc, ale rozumiem, że to dotyczy granic. A te wszystkie ograniczenia dotyczące barów, lokali, centrów usługowych, jak długo one będą trwały i czy to są tylko rekomendacje, czy one będą w jakiś sposób egzekwowane? Dziękuję. To nie są rekomendacje. To jest rozporządzenie ministra zdrowia wspólnie z
ministrem spraw wewnętrznych i administracji, które nakłada obowiązki. One są po prostu zamknięte. One będą zamknięte do czasu odwołania rozporządzenia. Planujemy w tej chwili na 14 dni, natomiast będziemy przyglądali się tej sytuacji, jak ona wygląda. Tutaj w pierwszej kolejności będziemy ratować zdrowie i życie Polaków, a w kolejnej dopiero miejscu są pewne przywileje dotyczące rozrywki, czy miejsc zgromadzeń, czy prowadzenia jakiejś innej działalności. Także to rozporządzenie jest podyktowane stanem epidemii i oczywiście pierwotny plan zakłada te 14 dni. Raz jeszcze podkreślę, że granice są zamknięte na 10 najbliższych dni, począwszy od godziny 0 w niedzielę, najbliższą niedzielę, z możliwością przedłużenia o kolejne 20 dni, a później z możliwością przedłużenia o kolejne 30 dni. Ale ta decyzja zostanie podjęta przed upływem 10 dni. Podobnie wszystkie restrykcje dotyczące miejsc rozrywki, dotyczące restauracji, barów, pubów, kasyn, one zostają zamknięte na 14 dni, a decyzję o ewentualnym przedłużeniu podejmiemy w tym drugim tygodniu z tych 14 dni i oczywiście w jak najkrótszym możliwym czasie poinformujemy o tym opinię publiczną, co będzie w oczywisty sposób zależało po prostu od przebiegu rozprzestrzeniania się tej epidemii. Tak, oczywiście, tak jak każde rozporządzenie, tak samo jak kwarantannę w tej chwili, kara za niedotrzymanie warunków kwarantanny jest w wysokości 5000 zł. Tak samo tutaj dotyczy to tej kwarantanny osób wjeżdżających, tak samo dotyczy to złamania, akurat nie ta kara, bo ona jest przez sanepid nakładana, ale rozporządzenie podlega regułom prawnym, tak jak każda inna regulacja, jak każde inne prawo. Jeśli mogę tylko dodać, no, mamy do czynienia naprawdę z ogromną dyscypliną naszego społeczeństwa. Ja tutaj podam informację z ostatniej doby, gdzie policjanci odwiedzili ponad 1500 osób, które są objęte kwarantanną domową, tylko w 14 przypadkach, które będą jeszcze weryfikowane przez inspektorów sanepidu, stwierdzono odejście od zasad. To jest bardzo wysoki stopień dyscypliny społecznej i tak samo liczymy teraz. Państwo nie działa przeciwko obywatelom, wprowadzając takie restrykcyjne przepisy na pewien czas. Państwo działa w głębokim interesie każdego obywatela naszego kraju. Niestety musimy użyć takich zdecydowanych i głębokich ingerencji w pewne sfery życia właśnie w imię obrony obywateli do zdrowia. Dziękuję bardzo. Proszę następne pytanie. Dzień dobry, Maciej Sztykiel, Radio Z. Panie premierze, panowie ministrowie, chciałem zapytać o... W niedzielę zawieszamy loty międzynarodowe, osobowe, ale chciałem zapytać, doprecyzować może bardziej o wyloty. Czy tutaj będzie możliwość wylecenia z kraju, zarówno jeżeli chodzi o obywateli polskich, jak i obcokrajowców? Pan minister zdrowia. To jest regulacja, która ma zmniejszyć napływ wirusa do kraju i zawieszane są loty międzynarodowe. W związku z tym wszelkie loty międzynarodowe samolot nie może wylecieć, jeżeli nie przyleciał. To jest oczywiste. Nasze rodzime linie lotnicze LOT również nie będą wylatywały poza granicę, bo również ci pasażerowie, którzy by wracali, czy załogi będą musiały być wtedy objęte tymi regulacjami. Pozostaje transport oczywiście kołowy, bo chcemy, aby nasi rodacy, którzy chcą wrócić do kraju, będą mogli to zrobić oczywiście. Też będą i dotyczyć te restrykcje ochrony zdrowia ich i ich bliskich, czyli kwarantanny, ale transportem kołowym przez granice, które będą kontrolowane, mogą oni wrócić do kraju. Dziękuję bardzo. Następne pytanie poproszę. Grzegorz Kwolek, RMF. Pan premier mówił, że nie będzie ograniczeń, jeżeli chodzi o transport towarów. Chciałem zapytać, czy będą kwarantanną objęcie kierowcy i czy to nie zdezorganizuje ruchu. No i w przypadku jeszcze ograniczeń tych dotyczących liczebności, czy inna organizacja pracy, no bo mamy też zakłady, gdzie są większe załogi niż 50 osób.
Tak, ten problem również rozważaliśmy i zawsze trzeba zważyć pewne racje. Te, które wiążą się z wygodą funkcjonowania, czy możliwością działania, prowadzenia działalności gospodarczej, czy prowadzenia jakichś działań, świadczenia pracy, a bezpieczeństwem zdrowotnym. I zdaniem wszystkich ekspertów, specjalistów od chorób zakaźnych, w jednym samochodzie jedna, dwie, trzy, cztery czy pięć osób tworzą daleko, daleko mniejsze zagrożenie niż na przykład pasażerowie pociągu, względnie pasażerowie samolotu. Miejsce, które jest wentylowane, w którym cyrkulują te cząsteczki powietrza w sposób swobodny i które rodzi wysokie prawdopodobieństwo wzajemnego zarażenia się, jak podobnie jak to było na tym statku Princess, jest miejscem bardzo wysokiego ryzyka. Dlatego właśnie pociągi nie, dlatego samoloty nie, ale dlatego pozostawiamy możliwość transportu kołowego po to, żeby dopuścić jednak bardzo kontrolowaną od strony sanitarnej, opatrzoną jednocześnie obowiązkiem kwarantanny w przypadku, gdy cudzoziemiec będzie chciał wjechać do Polski, ale jednak pozostawić pewną możliwość przyjazdu do Polski. Jednak jest to czas, w którym już dzisiaj, od paru dni, bardzo mocno spada liczba osób przyjeżdżających do Polski, ponieważ to jest zrozumiałe z racji kłopotów, w których są wszystkie inne kraje europejskie, wiele z nich dużo większych jeszcze tarapatach niż Polska, ale chcemy raczej ubiegać ewentualny bieg wydarzeń i dlatego podjęliśmy właśnie takie decyzje. Transport kołowy tak, pociągi międzynarodowe nie, pociągi krajowe tak, natomiast transport międzynarodowy, lotniczy w całości wyłączony. Dziękuję bardzo. Proszę, następne pytanie. Szanowni Państwo, ostatnie dwa pytania. Zaraz mamy odprawę z wojewodami, więc bym prosił, jeszcze można, pani redaktor? No bo zaraz odpowiem, jeżeli coś będzie niejasne, już również po konferencji będziemy dostępni. Zaraz będzie odprawa z wojewodami. Proszę bardzo. Paulina Kurek, Polskie Radio. Jeszcze pytanie dotyczące tych pełnych kontroli na granicach. Czy kontrolowana będzie każda osoba? Jeśli tak, to w jaki sposób? I czy to oznacza też skierowanie dodatkowych sił na granicę? Jeżeli tak, to jakich? Kto te kontrole będzie przeprowadzał? Czy to będzie dodatkowy sprzęt, ludzie? Jak to będzie wyglądać? Dziękuję. Oprócz klasycznej kontroli granicznej związanej z legitymowaniem, ze sprawdzaniem pojazdów, co przewożą, dodatkowo będzie procedura sanitarna, czyli będzie dalej mierzona temperatura, będą dalej odbierane karty lokalizacyjne od osób przekraczających granicę, więc będzie to taka wzmocniona kontrola przez te dodatkowe procedury sanitarne. Także wszyscy będą poddani tym procedurom. Jeżeli temperatura mierzona na granicy wskaże, że osoba ma podwyższoną znacznie temperaturę, że to są symptomy chorobowe, ta osoba nie będzie puszczona, nie będzie dopuszczona do dalszej możliwości podróżowania po Polsce, tylko będzie przez służby sanitarne przekazana do najbliższego szpitala w celu pogłębionych badań. Dziękuję. Proszę też zwrócić uwagę na to, że będziemy wskazywali w rozporządzeniu konkretne przejścia graniczne, przez które będzie można przekraczać granicę. To wynika między innymi z tego, żeby mądrze rozporządzać siłami Straży Granicznej, bo to jest przede wszystkim pierwsza służba, ale Straż Graniczna jest bardzo mocno wspierana w tych działaniach zarówno przez policję, zarówno przez mobilne grupy administracji skarbowej, zarówno przez Straż Pożarną, a też mamy taki strategiczny odwód w postaci wojska, które w różnych momentach też będzie używane do pomocy, także jeżeli chodzi o potencjał służb, współpracę między służbami, nie obawiamy się, że zabraknie nam ludzi. Chcę podziękować wszystkim funkcjonariuszom, żołnierzom za taką ogromną, pozytywną motywację. To nie jest działanie na rozkaz. Ja czuję i widzę to. To jest wielkie zaangażowanie i wielkie poczucie obowiązku wobec społeczeństwa, realizowania tych działań. Bardzo serdecznie dziękuję. Dla niektórych służb nie są to typowe działania, chociażby dla Straży Pożarnej, która po prostu wykonuje rzeczy naprawdę wspaniałe dla obywateli. Dziękuję. Ale wszystkie służby działają w sposób skoordynowany, wykonują swoje zadania. Jest to imponujące. Bardzo dziękuję funkcjonariuszom.
Dziękuję bardzo i proszę ostatnie pytanie. Chciałbym jeszcze dopytać o ten ruch graniczny, bo skoro będą zamknięte połączenia międzynarodowe, kolejowe, lotnicze, to w jaki sposób Polacy, jak rozumiem, przebywający za granicą, mogą wrócić do Polski? Czy muszą sobie zorganizować sami jakiś ten transport do granicy, aby się przez granicę dostać, czy w jakiś inny sposób? I jeszcze pytanie do ministra Szumowskiego. Czy na dzisiaj, na ten moment wszystkie służby, jeśli chodzi o środki medyczne, jeśli chodzi o liczbę łóżek respiratorowych oraz personelu medycznego, są gotowi, aby przyjąć ten, jak rozumiem, narastającą, jak Państwo powiedzieli, falę zachorowań na koronawirusa? Dziękuję. Panie redaktorze, szanowni Państwo, jak Państwo wiecie, tak jak powiedziałem, mamy 68 potwierdzonych wyników koronawirusem, ale też wiecie, że ta sieć tak zwanych szpitali zakaźnych, którą uruchamiamy we wszystkich województwach, co najmniej jeden szpital na województwo, on dysponuje kilkuset łóżkami w każdym województwie. Czasami to jest 1000 łóżek. 10% z tych łóżek będzie łóżkami respiratorowymi. Takie są wytyczne. Te szpitale muszą mieć możliwość również leczenia powikłań u osób z koronawirusem, choćby takich prostych jak złamanie nogi, czy przeprowadzić operację. W związku z tym z każdym z tych szpitali są sale zabiegowe, sale operacyjne. Ta sieć dysponująca wieloma tysiącami miejsc oczywiście jest gotowa na przyjęcie pacjentów, ale od tego, czy będziemy zachowywać standardy i CDC i Światowej Organizacji Zdrowia, czyli osoby, które są z niskim prawdopodobieństwem, a mają grypę czy paragrypę, no nie zgłaszają się gremialnie do tych szpitali, zależy również wydolność i możliwość pomocy tym, którzy są chorzy na COVID, który jest znacznie groźniejszą chorobą niż zwykłe przeziębienie. W związku z tym tutaj też jest apel o to, żeby słuchać służb sanitarnych i lekarzy, pielęgniarek, ratowników, bo oni naprawdę, jeżeli mówią, że nie mamy wskazań, czy nie powinniśmy iść do szpitala, to działają w naszym interesie i naszych bliskich. A jeżeli mówią, że powinniśmy się zgłosić, to zróbmy to, bo to znowu chroni nasze zdrowie i życie. Ale tak, mamy przygotowaną tą sieć, ona od poniedziałku będzie w pełnej gotowości. Na szczęście w tej chwili jeszcze nie jest w pełni potrzebna, natomiast przewidujemy wzrost zachorowań w przyszłym tygodniu na pewno znaczny. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, więcej informacji też powinno się zaraz pojawić na stronie internetowej gov.pl/koronawirus. Tam też są informacje na temat tych decyzji, które dzisiaj zapadły. Tak samo dzisiaj te rozporządzenia zostaną opublikowane w Dzienniku Ustaw, tak aby dzisiaj mogły już obowiązywać, znaczy dzisiaj być opublikowane, a obowiązywać w następnych dniach. Dziękuję serdecznie Państwu za udział w konferencji.